Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Temat dzisiejszego filmiku brzmi: co chrześcijaństwo dało światu? Przedstawię to w formie oldschoolowej mapy myśli, gdzie przyjrzymy się kolejno ogólnemu zagadnieniu cywilizacji łacińskiej, której chrześcijaństwo jest jednym z fundamentów, jaki miało wpływ na kulturę, nadrzędne jego zasady, jaki miało wpływ na sztukę, na naukę oraz, co kluczowe, jak wygląda relacja Boga i człowieka w religii chrześcijańskiej. Wydaje mi się to ważny temat w czasach, gdy podążając ślepo za ciągłym progresem, społeczeństwo odcinają się, pogardzają czy wręcz demonizują chrześcijaństwo i jego spuściznę, zapominając, że rzeczywistość, która nas otacza, właśnie przez nie została uformowana i że przenika ono nasze życie bardziej, niż moglibyśmy zdawać sobie z tego sprawę. A odrzucając je, może się okazać, że odcinamy gałąź, na której siedzimy. Przejdźmy więc do rzeczy. Chrześcijaństwo spięło trzy wielkie tradycje: Grecję, Rzym i Izrael. Feliks Koneczny definiuje cywilizację jako metodę życia zbiorowego. Chrześcijaństwo jest filarem cywilizacji łacińskiej, którą ukształtowały grecka filozofia za Arystotelesem, filozofia realistyczna, gdzie prawda istnieje, jest obiektywnie niezależna od tego, co ludzie myślą, udoskonalona później przez świętego Tomasza z Akwinu. Kolejny fundament to prawo rzymskie. Pierwsze prawo w pełni rozwinięte opisywało obowiązki i prawa obywateli, osobę fizyczną, prawną, prawa kupna i sprzedaży, no i etyka chrześcijańska, jako podstawa etyki prawnej. Według Feliksa Konecznego cywilizacja łacińska jest najdoskonalszą ze wszystkich cywilizacji. W książce O wielości cywilizacji Feliks Koneczny pisze: Kościół tworzył sam cywilizację katolicką Europy i wychowywał narody. Wytworzył cywilizację chrześcijańsko-klasyczną, czerpiąc z cywilizacji klasycznej, co dało się pogodzić z duchem Ewangelii. Tak powstała cywilizacja chrześcijańsko-klasyczna, która zwie się inaczej łacińską. Jest też religia katolicka najbardziej filozoficzną i jedyną religią naukową. To religia intelektu. Co ważne, cywilizacja łacińska nie jest cywilizacją sakralną, jak na przykład żydowska, bramińska czy półsakralna arabska, gdzie prawo koraniczne i prawo szariatu są prawami państwowymi. Jest wyraźny podział na władzę duchową i świecką. Do pewnego stopnia są niezależne od siebie i istnieje swoista chwiejna równowaga między nimi. Chroni to przede wszystkim społeczeństwo przed tyranią. Jedna władza bowiem może się łatwo w nią przerodzić. Dwie władze mogą nawzajem się upominać. Podział ten jest zgodny z tym, co powiedział Jezus w Ewangelii świętego Marka: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Inaczej niż na przykład w cywilizacji bizantyjskiej uznano niezawisłość kościoła od władzy państwowej w imię niezawisłości czynnika duchowego od siły fizycznej oraz prymat władzy duchowej nad świecką. Kościół na podstawie Ewangelii, która nie daje bezpośrednich wskazówek do życia zbiorowego, nie ma w niej prawa prywatnego albo publicznego, stworzył system moralny, pozostawiając wolną rękę w tworzeniu świata przyrodzonego, bez tworzenia cywilizacji sakralnej, zaszczepiając jednak wszędzie pierwiastki etyczne. To również z Feliksa Koniecznego. Dzięki prymatowi władzy duchowej nad świecką na pierwszym miejscu są wartości duchowe, prawda, piękno, dobro, ponad wartościami materialnymi, np. zdrowiem i dobrobytem. Prawda jest najwyższą wartością w poznaniu, zarówno naturalnym, naukowym, opartym głównie na rozumie, jak i w poznaniu religijnym, opartym głównie na wierze. Dobro jest najwyższą wartością w postępowaniu ludzkim. Zaś piękno jest zakodowane w dziele stwórczym Pana Boga i w dziełach ludzkich, czyli w sztuce. Piękno uznaje się za syntezę prawdy i dobra. To, co jest piękne, musi być prawdziwe i dobre. Źródłem tych trzech podstawowych wartości jest sam Bóg. On jest najwyższą prawdą, najwyższym dobrem i najwyższym pięknem. To będzie jeszcze znacznie przybliżone później. Dla porównania, cywilizacja bizantyjska, o której wspomnieliśmy, ukształtowała m.in. Cesarstwo Rzymskie. I czym się ona charakteryzuje? Człowiek i religia podporządkowane są państwu i są traktowane instrumentalnie. Najważniejsze jest państwo i gospodarka, prawo jest ponad wszystkim, jest ono potężnie rozbudowane i reguluje wszystkie dziedziny życia, przy czym narzucone jest ślepe jego słuchanie. Nie ma przeciwwagi, która wpływałaby na władzę rządu, więc zmierza ona do władzy totalnej. Prozaicznym przykładem takiego egzekwowania prawa może być wystawienie mandatu człowiekowi, który siedzi sam w parku bez maseczki na twarzy, co jest absurdalne, ale pokazuje to ślepe trzymanie się prawa. Warto też wspomnieć, że Niemcy są twórcami Unii Europejskiej, która jest tworzona według zasad cywilizacji bizantyjskiej, czego objawem jest strasznie przerośnięta biurokracja. Prawo wynika z etyki. Prawo świeckie, prawowite, pochodzi od Boga.
jest wymagające i służy zawsze miłości bliźnich i Bogu. Ogólny zbiór zasad dostarczył dekalog poprzez zakazy. Jezus zaostrzył jeszcze prawo Boże, udoskonalił przez nakazy, przez dwa główne przykazania, do których jeszcze dojdziemy, a Kościół katolicki na podstawie tego stworzył etykę absolutną, gdzie nie ma miejsca na subiektywizm i relatywizm. Etyka sytuacyjna została potępiona. To nie człowiek ustala, co jest dobre czy złe, ale Bóg. Dlatego etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego jest stabilna, bo jest ufundowana na autorytecie ponadczasowym. A etyka sytuacyjna jest płynna i niebezpieczna. Dobre jest to, co jest zgodne z aktualną narracją społeczną. Nowa moralność przedstawiona przez chrześcijan, niezależna od człowieka, bo opierająca się na autorytecie transcendentnym, tak jak mówiliśmy, była w sprzeczności z moralnością pogańską, gdzie moralność była kreowana przez człowieka. Prawo również nie może być w opozycji z prawem naturalnym i prawem objawionym. Moralność stoi więc ponad prawem. Zgodnie z tym, co święty Piotr mówi do Sanhedrynu w Dziejach Apostolskich, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Prawo moralne jest obiektywne. Jest wspólne dla chrześcijan i niechrześcijan, potwierdza je nauka i możemy odczytać je przy pomocy rozumu. Ta koncepcja to podstawa całej cywilizacji. Bez niej aktualne prawa państwowe stają się absolutem, jak u Hegla, bo nie podlegają krytyce, ponieważ nie istnieje wzorzec, względem którego można by je oceniać. Zasady mają charakter absolutny, czyli złe czyny zawsze są złe. Powstaje koncepcja świętości życia, od narodzin aż do śmierci. Harmonizowanie praw i obowiązków. Człowiek ma prawa, każdy w jego świetle jest równy, jest ważny i wymagany jest szacunek wobec każdego człowieka, ale człowiek ma też obowiązki. To daje wolność. Oderwanie praw od obowiązków powoduje ich absolutyzację, roszczeniowość ludzi mających do wszystkiego prawa, ale nie mających żadnych obowiązków. Żeby być wolnym, trzeba wiedzieć, co jest dobre i co jest złe. Wolność to nie tylko możliwość wyboru, ale też odpowiedzialność za te wybory. W starożytności niewolnik był żywym narzędziem. Nie było godności człowieka, ale prawa obywatela, i to tylko rzymskiego. Reszta to byli barbarzyńcy, których można było zniewolić. To państwo decydowało, kto jest wartościowym człowiekiem, a kto nie. Pojęcie osoby jako takiej wprowadził dopiero Boecjusz na przełomie V i VI wieku, gdy upadło cesarstwo rzymskie. Ratował on filozoficzny dorobek antyku i zbudował pomost między starożytnością a średniowieczem. Dlatego nazywany jest ostatnim Rzymianinem i pierwszym scholastykiem. Według niego człowiek jest osobą, jest szczególnym bytem i różni się od innych bytów. Wynika z tego, że nie możemy traktować żadnego zwierzęcia, rośliny czy przedmiotu jak człowieka. Tworzy to kontekst, w którym możliwe jest nadanie suwerenności każdej jednostce, niezależnie czy to kobieta, czy dziecko, czy mężczyzna, czy jest biały, czy czarny. To narodziło się tylko w cywilizacji łacińskiej. W wielu miejscach na świecie do dzisiaj równość nie jest czymś oczywistym. Kolejną nowością, którą przedstawiło chrześcijaństwo, to miłość do nieprzyjaciół. Okazywać im miłosierdzie, nakaz modlitwy za nich. Nigdy w innej cywilizacji i w innym systemie etycznym to się nie pojawiło. Mamy to wypełniać, ale nie jak masochiści, ale mamy patrzeć na swoich nieprzyjaciół jako na zagubione dzieci Boże, które Bóg chce nawrócić, tak jak Jezus na krzyżu, kiedy modli się za swoich oprawców, gdyż miłość Boga jest bezwarunkowa. Miłość do bliskich i zgodnych nam ludzi jest naturalna, ale Bóg od chrześcijan oczekuje czegoś więcej. To wbrew naturze, ale ma nam pomóc w tym łaska Boża. Koncepcja wojny sprawiedliwej. Jedna etyka wobec wszystkich staje w opozycji z faworyzowaniem tylko swoich, co jest głęboko demoralizujące i nie uczy sprawiedliwości, a raczej z tego wynika wszelka niesprawiedliwość wojen, gdy jedno z państw próbuje wzbogacić się kosztem drugiego państwa. Kościół katolicki potępiał wojny w imię imperializmu, chęci zysku, sprzeciwiał się kolonizacji pod hasłem chrystianizacji, ale potępiał też pacyfizm. Musimy bronić rodzinę, bliskich, nasze mienie. Podczas napaści, na przykład militarnej, musimy odpowiedzieć bronią, jeśli inne metody zawodzą. Musimy kierować się chęcią osiągnięcia pokoju bez zemsty. Mamy obowiązek nieść pomoc i obronę niewinnym ofiarom, walczyć z ludźmi, którzy występują przeciwko prawu Bożemu. Kolejny element to zniesienie zemsty i przekazanie jej sądownictwu publicznemu, co było potężnym czynnikiem państwowotwórczym. Dzięki niesakralności cywilizacji łacińskiej na władzę świecką wpływała nowa moralność władzy duchowej. W odradzającej się Europie po wędrówkach ludów władza wspierała chrześcijaństwo nie tylko dlatego, że częściowo uznawała autorytet kościoła oraz pod pretekstem politycznej ekspansji, ale również dlatego, bo chrześcijaństwo jednoczyło rozpadającą się Europę, stworzyło instytucję kościoła, która wpływała na całe społeczeństwo,
budując poczucie wspólnoty religijnej niezależnej od struktur politycznych, gdzie nawet najniższe warstwy społeczne miały uzasadnione prawa do wolności i godności. Chrześcijaństwo stawało się podstawą porządku społecznego na świecie, bo dawało mu boskie uzasadnienie w czasach barbarzyństwa i ciemnoty po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Chrześcijaństwo stało się szybko religią dominującą i od V wieku zaczęło legitymować władzę i to właśnie równowaga tych władz, świeckiej i kościelnej, stworzyła fenomen cywilizacji zachodniej. Wpływ na kulturę. Kultura to sposób życia. To praktyka nawyków i wierzeń i ich ekspresja w życiu codziennym, jak i w sztuce i muzyce. O kulturze decyduje dominujący system wartości i wynikająca z niego antropologia, czyli koncepcja człowieka. Pierwszy element antropologii chrześcijańskiej już omówiliśmy, czyli odrębność porządków boskiego i ziemskiego. W Cesarstwie Rzymskim na przykład cesarz był Bogiem. Drugi element. Relacje człowieka z Bogiem realizują się poprzez relacje człowieka z drugim człowiekiem. Czyńcie drugiemu, jak chcielibyście, by wam czyniono. Czyli kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jest to rewolucja w sposobie myślenia o drugim. Przykazanie to było nowością w ówczesnym świecie. Jezus nazwał je nowym przykazaniem, po którym będzie można poznać, żeście mymi uczniami. Nie uznajemy tylko naszych ziomków, a człowieka z innego plemienia, jako kogoś, kogo można obrabować lub zabić. To wzniosło etykę na nowy poziom i ucywilizowało ludzi. Kościół jest zobowiązany, by wcielać to w życie, zarówno jako instytucja i przez wspólnotę ludzi. Przez nas, przez świeckich, przez polityków i ludzi u władzy. To możliwe, jeśli pokochamy bliźniego jak siebie samego. Wszystkie czyny i zaniechania wobec ludzi są postępowaniem wobec Boga. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Mateusz 25:40. Następuje rezygnacja z użycia siły do realizowania własnego interesu kosztem interesu innych. Dzięki ograniczającemu naturalny egoizm człowieka wpływowi katolickiej moralności, kultura europejska przyjęła etos wspólnotowy i stworzyła cywilizację powszechnego dobrobytu i wolności. Paradoksalnie to antropologia ograniczona broni wartości życia, godności drugiej osoby, zapewnia równowagę społeczną. I cytat. Człowiek bez poddania wychowaniu wpajającemu mu zasady moralne musi dążyć do realizowania własnych interesów wszelkimi dostępnymi środkami, a więc i z użyciem siły poprzez wyzysk. Instytucja Kościoła katolickiego, mimo że ulegała kryzysom, była niezbędna dla obrony wartości każdego człowieka, niezależnie od stanu społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Bez niej moralność nie może być skuteczna i społeczeństwo musi powrócić do pogańskiego barbarzyństwa, gdzie wzniosłe hasła są zasłoną dla realizowania naturalnego dążenia do bezpłatnej wolności, czyli do wyzysku ludzi. Krzysztof Karoń, Historia antykultury. Przechodzimy teraz do nadrzędnych zasad chrześcijaństwa. Zasady są w przypadkowej kolejności. Pierwsze. Potępienie lichwy. Lichwa to wykorzystanie złej sytuacji bliźniego, by okraść go z resztek tego, co ma. To przeciwieństwo miłosierdzia. Starożytna Grecja, Żydzi w Starym Testamencie i średniowieczne chrześcijaństwo potępiały lichwę, a my budujemy na tym nasze społeczeństwo. Kościół katolicki od początku potępiał lichwę i już Sobór Nicejski w 325 roku zabronił jej uprawianie. Podobnie kolejne sobory, które odmawiały udzielania pogrzebów lichwiarzom, uznawały lichwę jako hańbę oraz zabraniały pobierać ofiar od dopuszczających się danego czynu. Dla odpuszczenia grzechów nakazywano rekompensaty dla poszkodowanych, oczywiście przez lichwiarza. Równie sobory uznawały za heretyków tych, którzy nie uważają lichwy za grzech i kazały ekskomunikować lichwiarzy. Żydów to prawo nie obejmowało, więc czerpali oni zyski z lichwy, co skutkowało ekonomicznymi konfliktami między judaizmem a chrześcijaństwem. Traktowali to jako grzech tylko w stosunku do innych Żydów. Rozwój bankowości umożliwił szybkie bogacenie się i uczynił katolicyzm religią krępującą wolność. Kto nie pracuje, niech nie je. To parafraza z drugiego listu do Tesaloniczan świętego Pawła. Starożytni pracą fizyczną pogardzali. Ten tekst świętego Pawła jasno stwierdza, że praca nie hańbi i jest obowiązkowa. Skutkiem przyjęcia takiej perspektywy na pracę i nakaz miłowania bliźniego jak siebie samego oraz mentalność eliminacji siły jako środka do osiągnięcia celu skutkowało tym, że chrześcijaństwo zaczęło eliminować niewolnictwo. Długo ograniczano niewolę, aż wypleniono ją z Europy katolickiej i w IX wieku trzeba było sprowadzać niewolnika z daleka, a to ograniczało się do handlu żydowskiego, aż wreszcie nie wolno było chrześcijaninowi nabywać niewolnika nawet od Żyda. Powolność tego procesu przyniosła dobry rezultat.
W czasie wielkich odkryć geograficznych władza polityczna dążyła do niczym nieograniczonego prawa do realizowania własnych celów. W 1537 papież Paweł III wydał bullę Sublimis Deus, w której potępił niewolnictwo wprowadzane przez europejskich kolonizatorów na terenie Nowego Świata. Jest to, jak pisze sama Wikipedia, dokument o epokowym znaczeniu, gdyż jako pierwszy uznawał godność każdego człowieka oraz jego prawo do wolności i własności, niezależnie od jakichkolwiek kryteriów, jak na przykład rasy, narodowości czy wyznania. Kościół katolicki stanął na przeszkodzie ekspansji przez elity bogactw naturalnych i ludzi, podczas gdy świeccy koloniści zastanawiali się, czy ci ludzie to w ogóle ludzie, czy też podludzie. Cel odkryć geograficznych był głównie ekonomiczny, więc finansowali je inwestorzy nastawieni na zysk. Kościół był jedyną instytucją broniącą realnej wolności każdego człowieka. Wprowadzano też zakaz dawania rozgrzeszenia właścicielom niewolników. I oczywiście jak wewnątrz każdej instytucji, wewnątrz Kościoła katolickiego było również wielu, którzy chcieli zwiększać swoje wpływy kosztem niewolników. Patologie zdarzają się niestety wszędzie. Ale mówimy tutaj o ogólnym założeniu Kościoła i jak wielki impact ono miało. Warto wspomnieć o tzw. redukcjach. Zakładane były głównie przez jezuitów na koloniach w Nowym Świecie. Były to społeczności dla Indian, gdzie uczono tubylców rzemiosła, hodowli, uprawy, czytania i kultury. Były obroną przed handlarzami niewolników i wykształcona ludność stawała się autonomiczna ekonomicznie i politycznie, co było wbrew interesom władzy świeckiej. Bez nauczania Chrystusa, kochaj bliźniego jak siebie samego i nauki Kościoła katolickiego świat nie porzuciłby niewolnictwa. Niemożliwe? Przypomnijmy sobie ateistyczne ZSRR i gułagi oraz spójrzmy na dzisiejsze Chiny, które przetrzymują w obozach pracy m.in. chrześcijan. Dawać ubogim. Można wspomnieć o wprowadzanych konwencjach przez Kościół katolicki już w X wieku, jak na przykład pokój i rozejm Boży dla przeciwdziałania przemocy. Pokój Boży wprowadzony po raz pierwszy został przez synod w Harrox w 989 roku. Roztaczał ochronę nad osobami słabszymi lub bezbronnymi od duchownych poprzez kobiety, dzieci, starców, pochłopów, kupców i podróżnych. Ofiara jako oś cywilizacji. Ofiara to oddanie czegoś cennego ze względu na coś, co człowiek ceni jeszcze bardziej. W religii chrześcijańskiej to Bóg sam dokonuje ofiary. Prymat wieczności i wieczna szczęśliwość człowieka z Bogiem jest na tyle ważna dla Jezusa, że oddaje on za to własne życie. To również wzór postępowania dla nas, poświęcenie doczesności dla wieczności. Z tego wynikają na przykład cnoty, takie jak prawdomówność. Jezus wymaga od nas mówienia prawdy, ofiarowania swojej własnej wygody dla prawdy. Słowność, pracowitość, uczciwość to są fundamenty dobrego funkcjonowania cywilizacji, poświęcenie życia dla dobra innych osób, dla społeczeństwa, dla cywilizacji itd. I tak jak wiele rzeczy, które tutaj omawiam, wydaje się, że są to oczywiste sprawy, ale nie są dla niektórych cywilizacji. Dla nas jest to oczywista oczywistość, bo naszą mentalność ukształtowała właśnie mentalność chrześcijańska. Nawet jak jesteśmy niewierzącymi ludźmi, wyrastamy w kulturze, która jest przesiąknięta tymi zasadami i bezwiednie je przyswajamy. Koncepcja rodziny. W starożytności nie szanowano rodziny. Ojciec miał całkowitą kontrolę nad żoną i nad dziećmi i mógł je sprzedać w niewolę. Niektórzy historycy twierdzą, że wsparcie z góry Tagetos zrzucano wybrakowane noworodki. Prawdopodobnie był to mit. Słabe i chore dzieci nie były strącane w przepaść, lecz porzucano je w górach. Zdarzało się również, że jeśli dziecko było upośledzone lub było kolejną w rodzinie dziewczynką, także je porzucano, często jednak w specjalnym miejscu, gdzie mogło zostać zabrane przez innych obywateli i wychowane na niewolnika. Platon postulował, żeby zniszczyć rodzinę w celu stworzenia idealnego państwa. Wpływ myśli Platona widać w komunizmie, faszyzmie czy u masonerii. Dopiero chrześcijaństwo stanęło w obronie rodziny, dając od początku wzór Józefa i Maryi i dzieciątka Jezus. Zgodnie z tym, co mówi święty Paweł, mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. Tylko niszcząc rodzinę można zaprowadzić totalitarne państwo. Pokora. Jako jedna z ważniejszych cnót, dzięki której człowiek poznawszy siebie, widzi swą marność i trwa w prawdzie o sobie, a nie w iluzji o sobie. Swoisty paradoks to to, że człowiek dzięki religii stał się bardziej wyniosły niż kiedykolwiek. Ale musi się równocześnie stać bardziej pokornym niż kiedykolwiek. To obraz Boga, ale to Bóg strącony. Jest on największym spośród stworzeń, ale również jest największym spośród grzeszników. Jak to pisze G.K. Chesterton. Małżeństwo monogamiczne i poszanowanie kobiet.
nieobecne w innych kulturach, ucywilizowało ludzi. Znowu przytoczymy sobie obraz starożytności. W starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie, żona była własnością mężczyzny, sprzedawana mu była wraz z posagiem. Kobieta nie mogła opuszczać domu, wychodzić w towarzystwie innych, nie miała żadnych praw wyborczych, nie mogła się uczyć. Dopiero po pojawieniu się chrześcijaństwa sytuacja kobiet się zmieniła. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie, pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Cywilizacja katolicka to cywilizacja szacunku i czci. Człowiek staje się świątynią Ducha Świętego, uczestnikiem boskiej natury. Świętość zaczyna przenikać rzeczywistość dzięki Duchowi Świętemu. Okazuje się ją m.in. przez szacunek. Święty Piotr pisze, daszcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. To pisze rybak z pierwszego wieku. Słowa, które cywilizacyjnie mają ogromne znaczenie, bo nie jest to oczywiste wtedy dla nikogo. Islam do dzisiaj do tego nie doszedł. To postulat równości kobiet i mężczyzn, bo mają to samo powołanie. Najwięksi filozofowie jak Arystoteles tego nie popierali. A rybak, który pewnie dobrze tego zapisać nie potrafił, mówi takie rzeczy, to prawda objawiona, bo zwykły, prosty człowiek nie mógłby na nią wpaść. Nowy Testament pokazuje Maryję jako najdoskonalszego człowieka. Ona jest niepokolanie poczęta. Nie można więc już uważać, że kobieta jest gorsza od mężczyzny. To ona jest bez grzechu, łaski pełna i godna, by porodzić Boga. Kościół katolicki opowiada się za monogamią. Dożywotnie małżeństwo podnosi status kobiety, a dążenie do równouprawnienia to czysta konsekwencja. To chroni kobietę, bo gdy staje się matką, jej sytuacja jest bardziej trudna. W średniowieczu kobiety mogły studiować, słynna Heloisa od Abelarda. W systemie feudalnym kobiety pełniły ważne role, na przykład królowa Jadwiga. W klasztorach miały duży wpływ na kościół katolicki, Katarzyna ze Sieny. Miały wpływ na papieży i królów. Kodeks rycerski, który wynikał z religii, opowiadał się za ochroną kobiet. Zapoczątkowały to m.in. książki napisane w średniowieczu przez mnicha o królu Arturze. W sercu kodeksu było poświęcenie i heroizm dla kobiet, co było rewolucyjnym przełomem, który nigdy wcześniej nie zdarzył się w historii świata. Zgodnie z historią, gdzie wpływy kościoła katolickiego słabną morale społeczne, pojawić się może pogaństwo, agresywny islam i brak szacunku dla kobiet. Podsumowując szybko, chrześcijaństwo ma dobre założenia, co jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa. Spełniając te założenia może się dobrze dziać. Bez dobrych założeń, to nawet jak się będzie dobrze działo, to się będzie działo źle. Po 2000 lat nic nie możemy dodać do moralnej etyki Jezusa, bo jest ona doskonała. Doskonałość nauki to również oznaka wiarygodności. Jeżeli byłaby obarczona jakimiś błędami, brakami na poziomie moralnym czy dogmatycznym, mielibyśmy powody, by uznać taką naukę za fałszywą. Wpływ na sztukę. Sztuka i design, jak to się mówi, bardzo mocno wpływają na psychikę i szczęście człowieka. Dobra sztuka daje nadzieję, komfort, piękno, a zła nihilizm i chaos. Od starożytności piękno było celem sztuki. Kościół katolicki nadał temu dodatkowo teologiczne znaczenie. Jednymi z głównych przymiotów Boga są dobro, prawda i piękno, jak już wcześniej mówiliśmy. Sam Bóg jest źródłem tych wartości. Piękno jest zakodowane w dziele stwórczym Pana Boga, w naturze i w dziełach ludzkich, czyli w sztuce. Sztuka musi naśladować naturę i dążyć do piękna, jak zdaje się mówił Arystoteles. Wszystko, co jest niezgodne z naturą, jest złe i pozbawione piękna. Jacques Maritain powiedział, że artysta to pomocnik Boga, a dzieło sztuki otwiera człowieka na Boga. Sam Jezus zachwyca się stworzeniem, mówiąc, że lilie są przyodziane przez Boga piękniej niż Salomon swoim bogactwem. Świat więc jako dzieło stwórcy musi być doceniony, stąd właśnie wsparcie kościoła katolickiego dla sztuki oraz dla nauki. Bóg to piękno, dlatego piękno jest obiektywne, a nie subiektywne. Sztuka ma zmierzać do niego. Gdy zbliżamy się do piękna, zbliżamy się do Boga. Taka sztuka inspiruje, by tworzyć ponadczasowo, pięknie i trwale. Jest ona wynikiem żmudnej pracy artysty, mistrzostwem. Obserwujemy ludzką doskonałość i to jest inspirujące. Jest unikalna, nie ma miejsca dla kopistów. Jest zrozumiała, objawia i komunikuje jasną wizję artysty. Wzbudza pokorę i inspirację, by być lepszym. Daje poczucie harmonii, symetrii i pełni. Owocem takiego podejścia do piękna i sztuki są najpiękniejsze dzieła, malowidła, rzeźby, muzyka i budowle na świecie. Muzea watykańskie powstały ze zbiorów dzieł sztuki z całego świata przez poszczególnych papieży, są udostępniane dla ludzi za darmo. Styl romański, gotycki, barok to arcydzieła architektury. Gdzie współczesnej architekturze do tego? Ponadczasowe katedry, bazyliki, które były szczytem inżynierii. Katedra w Aquisgranie, Notre Dame, Sagrada Familia w Barcelonie.
Dlatego są ponadczasowe, bo gdy je budowano, wierzono, że piękno jest ponadczasowe i obiektywne i pod tym właśnie kątem je projektowano. Budynki współczesne nie skupiają się na pięknie, ale na modzie. Dopóki Kościół katolicki miał wpływ na społeczeństwo, tak długo przykładano wielkie znaczenie do estetyki. Współczesna jednak sztuka zaabsorbowała w pełni modernizm i porzuciła filozofię ponadczasowego piękna, zaniechano te fundamenty wieków i czerpie się z nihilizmu. Imię prawdziwego progresu powinno się zatrzymać i wrócić do korzeni. Dziś slogan sztuki to Art is in the eyes of beholder, czyli piękno jest w oku patrzącego, co znaczy, że piękno jest wartością względną, każdy widzi je inaczej. Określenia dla współczesnej sztuki to świeżość, innowacyjność, dzieło jest odważne, ekspresja samego siebie, a nie imponująca technika, mistrzostwo, jakość. Bazuje to wszystko na nowości. Jak coś jest inne i nowe, to jest dobre. Patrząc na współczesną sztukę, można powiedzieć, że ja też bym tak zrobił. To nie jest inspirujące. Jeżeli ktoś spojrzy na Kaplicę Sykstyńską, dzieło Michała Anioła, nikt nie powie, że ja też tak zrobię. Zamiast tego wpatrujemy się w szoku, jak inny człowiek, fizycznie podobny do nas, mógł stworzyć coś tak niesamowitego. To nas zachwyca, to nas inspiruje i motywuje nas do tego, że jeżeli my pójdziemy w tym samym kierunku, jeżeli będziemy rozwijali nasze talenty, może kiedyś też coś takiego stworzymy. To ludzka doskonałość. Kwestionujemy nasze limity. To jest działanie prawdziwej sztuki. Ktoś fajnie kiedyś powiedział, że niektóre z tych dzieł, w cudzysłowie, współczesnej sztuki, można porównać z odciśniętą dłonią naszego praprzodka w jaskini. Sztuka nie powinna bazować na nowości. Niestety od Soboru Watykańskiego II architektura, muzyka i sztuka oraz sama liturgia stara się być współczesna obecnej kulturze. Muzyka i liturgia mają podnieść serce i ducha ku pięknu, a efekt dzisiaj jest odwrotny. Ten eksperyment totalnie zawiódł. Ludzie odwiedzają stare katedry, ale nikt nie odwiedzi współczesnych kościołów. Kościół katolicki jest tak bardzo pozbawiony jakichkolwiek namiastek kulturowego piękna, że katolicy coraz częściej wybierają bardziej ekspresyjne i atrakcyjne formy uwielbienia i czerpią na przykład z protestantyzmu. Chrześcijaństwo to sposób życia, postępowania za Jezusem i trudno to znaleźć w kościele bez kultury. Trzeba by wrócić do czasów, kiedy kościół miał unikalną ekspresję i sposób bycia. Ale to już inny temat. Wpływ na naukę. W końcu. Jakże gorący temat. Dlaczego technologia rozwinęła się dopiero w katolickim świecie? Twierdzi się, że przez ostatnie 50 tysięcy lat człowiek potrafi kognitywnie myśleć, ale dopiero w ostatnich 500 latach, czyli 1% tego czasu, cywilizacja rozwinęła się jak nigdy dotąd. Byli wcześniej naukowcy, matematycy czy filozofowie, ale nigdy gromadzenie wiedzy i jej interpretacja nie odbywała się tak systematycznie. Jak to możliwe, że stało się to na taką skalę właśnie w chrześcijańskiej cywilizacji? Przytoczę kilka podstawowych założeń, wynikających właśnie z chrześcijańskiego sposobu myślenia, które na to wpłynęły. 1. Kto nie pracuje, niech nie je. Ponownie nawiązanie do cytatu świętego Pawła z drugiego listu do Tesaloniczan. Tym razem zobaczymy, że oprócz wpływu na zniesienie niewolnictwa, ma to inne implikacje, równie wielkie. I ponownie Feliks Koneczny. Starożytni pracą fizyczną pogardzali. To orzeczenie świętego Pawła niesie z sobą moralny przymus pracy i praca, skoro obowiązkowa, staje się przykazaniem etycznym i godna szacunku i nie hańbi człowieka wolnego. Być może tu tkwi źródło rozwoju rękodzieła i techniki. Świat klasyczny ugrzązł na niskim poziomie technologicznym, bo pogardzał pracą fizyczną, z której technika wypływa. Prymat wieczności, a nie zaniedbywanie teraźniejszości. Też już o tym wspominaliśmy. To połączenie wiary w życie wieczne, a nie pogardzanie życiem doczesnym. Tak właśnie rozwinęła się kultura pracy i ponownie starożytni pogardzali cielesnością i światem materialnym. Platon uważał, że ciało to więzienie dla duszy. W buddyzmie jest pogarda dla rzeczywistości, co prowadzi do marazmu i unicestwienia. Świat to maja, złudzenie, również dla Hindusów. W niektórych krajach Ameryki Południowej żyje się dniem dzisiejszym. Oparte na takich wierzeniach cywilizacje nie mogą rozwinąć się technologicznie. Religia budowana na wierze i na rozumie oraz harmonijna między nimi relacja. Oba mają cechę wspólną, nie dają pewności. Rozum przesuwa horyzont poznania świata, ale resztę musi dokonać rozumna wiara. Rozum pozbawiony objawienia może pójść drogami, na których zagubi cel swojego istnienia. Bez wiary nie skupi się on na głębi bytu. Wiara bez rozumu zaś skupia się na uczuciach i przeżyciach. Może przestać być uniwersalna i sprowadzona do mitu i przesądu. Człowiek przy pomocy rozumu dociera do prawdy, ponieważ oświecony przez wiarę odkrywa głęboki sens wszystkich rzeczy, a w szczególności własnego istnienia.
I przechodzimy do głównego elementu, metoda naukowa. Metoda naukowa to usystematyzowany sposób empirycznego zdobywania wiedzy, oparty o prawa, logiki, dedukcje, formułowanie, testowanie teorii i hipotez. Rygorystyka metody naukowej nie pojawiała się nigdzie indziej w historii w żadnej cywilizacji czy kulturze oprócz cywilizacji łacińskiej. Pojawiła się w Europie w renesansie głównie dzięki scholastykom. Dawniej wierzono, że chaotycznym światem rządzą bogowie, którzy mają wpływ na naturę. Na przykład morze jest złe, bo Bóg morza się złości. To też tłumaczy, dlaczego wszystkie wcześniejsze cywilizacje były panteistyczne. To domyślny stan. Świat to Bóg lub bogowie. Świat nie jest kontrolowany przez prawa, ale przez zmienne nastroje bogów. Z tym założeniem nie można dojść do zdefiniowania metody naukowej, która opiera się na opisywalnych prawach. Obserwowalne zjawisko ma wzór i można po obserwacji wnioskować prawo. Dla nas jest to oczywiste, ale pozornie niełatwo dojść do tego wniosku. By dokonać takich obserwacji, potrzebna była cała infrastruktura, system edukacyjny znaczący dla społeczeństwa, gdzie ludzka siła była odciągana od niezbędnych robót, jak budowa infrastruktury czy agrokultura, na rzecz akademickiego treningu. To nie dzieje się przez przypadek i to powód, dla którego nauka rozkwitła tylko w Europie. Bóg to prawda. Znowu ten sam aksjomat. Prawda to centralne i jedno z najważniejszych pojęć filozofii. Istnieje, jest święta i każdy powinien do niej dążyć. Jest bezkompromisowa i niezmienna, czasem trudna do zaakceptowania. Za Arystotelesem, a później świętym Tomaszem z Akwinu, prawda jest tym, co istnieje. Jest to myśl zgodna z rzeczywistością. Świat jest racjonalny, wytłumaczalny za pomocą namacalnych praw fizycznych i matematycznych, bo był stworzony przez dawcę prawa. To jest podstawowe założenie. Kościół badał te prawa, próbował je opisać, przekładano matematykę na mechanikę i już nie kara Boża była przyczyną zaćmienia słońca, ale prawa geometrii i astronomii. Zbliżając się do Boga, poznajemy prawdę o sobie i o świecie. Bóg to również mądrość, więc pojawił się nacisk na zdobywanie mądrości, a co za tym idzie budowa uczelni, szkół, a później uniwersytetów. Kościół jako piewca nauki. Tutaj jest link, który zamieszczę pod opisem filmiku, gdzie wymienieni są wszyscy katolicy naukowcy. Lista jest bardzo długa i stanowi dobry argument przeciwko twierdzeniom, że Kościół był przeciwny nauce. Ciągnie się i ciągnie. Naprawdę lista jest długa. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Kościół katolicki przechowywał skarby kultury antycznej i wzbogacił i udoskonalił je o filozofię chrześcijańską. Pierwszy zakon benedyktynów powstał w 529 roku, był to klasztor na Monte Cassino. Mnisi kopiowali nie tylko dzieła, które uważali za zgodne z doktryną, ale ze względu na dziedzictwo przeszłości kopiowali też inne dzieła, które nie były religijne lub wręcz sprzeczne z religią katolicką. Dzięki temu właśnie te dzieła przetrwały upadek Cesarstwa Rzymskiego i tam zostały odnalezione w okresie średniowiecza i renesansu. Nikt inny tego nie robił. Żadna instytucja nie robiła takich rzeczy. Tylko dzięki Kościołowi katolickiemu możemy poznać myśl filozofów przed Chrystusem. Zakon Cystersów. Rozwijali energetykę wodną, budując młyny, zakładali kuźnie wodne, stawy rybne, folusze, rozwinęli rolnictwo. Benedyktyni byli nazwani rolnikami Europy. Oba te zakony, benedyktyni i cystersi, po czasach wędrówek ludów, byli absolutną awangardą kultury w tym najbardziej pierwotnym tego słowa znaczeniu, czyli dbanie o ziemię, uprawianie jej w efektywny sposób, a później nauczanie tej sztuki innych. Benedyktyński mnich Elmer poleciał na początku XI wieku ponad 100 metrów szybowcem. Guido di Arezzo na początku XI wieku stworzył gamę, czyli skalę muzyczną i podstawowe reguły nauki o harmonii w muzyce. Gerbert z Aurillac, później papież Sylwester II, jeden z największych intelektualistów X wieku, zbudował pierwszy zegar dla Magdeburga. Święty Albert Wielki dostrzegał możliwość pogodzenia wiedzy przyrodniczej i wiary. Dał podwaliny pod nauki biologiczne, rozwinął filozofię, scholastykę, czyli metodę logicznego wnioskowania, co jest podstawą metody naukowej. Co potem kontynuował jego największy uczeń, święty Tomasz z Akwinu, o którym mówi się, że stworzył podwaliny naszej cywilizacji. Podobnie jak jego mistrz, święty Tomasz wierzył w moc poznania zmysłowego. Poznając świat na sposób rozumowy, można dojść do poznania Boga. Już w Księgach Mądrości autor natchniony mówi, że Bóg pozwala się poznać przez przyrodę. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę.
Zostaje tutaj dostrzeżony pierwszy stopień Bożego objawienia, czyli wspaniała księga natury. Odczytując ją przy pomocy narzędzi właściwych ludzkiemu rozumowi, można dojść do poznania Stwórcy. Między innymi to popychało do zgłębiania tajemnic natury i nowych odkryć. Wydaje się to błaha, ale jeżeli przyjmiemy inne założenie, że człowiek nie może poznać rzeczywistości, ku któremu coraz bardziej przychylni są współcześni filozofowie, a obecne było to już u Platona, Kartezjusza czy Kanta, nie rozwiną się żadne nauki. Człowiek dociera do prawdy o Bogu, o sobie, światłem swojego rozumu. Jeśli jest szczery i naprawdę tego szuka, to musi do tego dojść, do poznania. Bóg oczekuje od nas wypełniania praw moralnych zapisanych w naszej naturze. Religia nie jest więc prywatną sprawą, ale jest fundamentem, bo odpowiada na najważniejsze pytania, jakie człowiek może sobie postawić. Richard Wallingford, żyjący w XIV wieku, był jednym z prekursorów trygonometrii, a także zaprojektował ogromny zegar astronomiczny dla swojego klasztoru świętego Albana. Można jeszcze wspomnieć Rogera Bacona, Dun Scota, Kopernika, świętego Dominika. Piętno na nauce odcisnęła również Papieska Akademia Nauk, Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne i ciekawostka, że ponad 40 kraterów na Księżycu nosi imiona jezuitów. Teoria Wielkiego Wybuchu to również dzieło księdza Georgesa Lemaître. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. To nie miałoby miejsca, gdyby Kościół był przeciwny nauce. Jednym ze sztandarowych argumentów ludzi, którzy postulują takie stwierdzenia, jest historia sporu Kościoła katolickiego z Galileuszem. Fide et ratio, wiara i rozum, to jest to, czym kierował się Kościół katolicki. Interpretował boskie objawienie w świetle logicznych dowodów oferowanych nawet przez niechrześcijan. Już święty Augustyn w IV wieku stwierdził, że jeżeli jakieś naukowe odkrycie zaprzecza biblijnym opisom, to trzeba je przyjąć jako właściwe, a biblijny opis przyjąć jako alegorię. No więc wracając teraz już do konfliktu. Kościół katolicki popierał geocentryzm, tak jak cały wczesny świat, bo był on w zadowalający sposób udowadniany przez Ptolemeusza i Arystotelesa. Galileusz miał rację, ale nie umiał jej udowodnić. Nie potrafił wyjaśnić na przykład zjawiska paralaksy, które przedstawił już Arystoteles, który mówi, że gdyby Ziemia była w ruchu, gwiazdy przesuwałyby się w różnym tempie względem nas, a tego nie widać. Teraz wiemy, że to ze względu na wielkie odległości między nimi. Błędnie również Galileusz stwierdza, że pływy morskie są spowodowane ruchem Ziemi. Chciał on nawet modyfikować Pismo Święte, co dodatkowo zaogniło konflikt i Kościół nie mógł tego tolerować. Zwłaszcza, że niektóre badania prowadził za pieniądze jezuitów. Kościół katolicki poszukiwał prawdy, czuł się odpowiedzialny za dokładność nauki i nie potwierdzał niczego jako fakt, dopóki nie było to bardzo dobrze udowodnione. To nie było starcie religii przeciwko nauce, ale nauki przeciwko nauce. Dziś nauka nie jest już tak skrupulatnie kwestionowana i codziennie jesteśmy zarzucani na wpół udowodnionymi naukowymi wnioskami, które potem okazują się nieprawdą. Pij mleko, nie pij mleka, globalne ochłodzenie, globalne ocieplenie, amaltadyna dobra, zakazać amaltadyny. Czasami można odnieść wrażenie, że w świecie naukowym panuje coraz większy chaos i nic nie jest stałego. John Ioannidis, profesor ze Stanford University, w jednej ze swoich prac stwierdził, że 90% publikacji naukowych jest błędna lub wprowadzająca w błąd. Czyli tylko 10% medycznych faktów, które są nam przedstawiane, jest prawdziwe. Dlaczego? Bo nauka dziś jest kreowana poprzez polityczne wpływy, przemysł farmaceutyczny albo agendę i granty. Wracając do tematu, czy Kościół prześladował naukę? Kościół katolicki był dominującą instytucją w Europie przez 1000 lat. Jeżeli naprawdę prześladowałby naukowców, byłyby nieprzeliczone przypadki takich zajść. A mamy tylko pojedynczy przykład Galileusza, który był rzekomo uciskany przez Kościół. Do porównania, ZSRR w pogoni za ateistyczną utopią przez 70 lat prześladował m.in. chrześcijan i zabito ich około 20 milionów. To się nazywa prześladowanie. Sprawa Galileusza jest tak znana, ponieważ jest wyjątkiem. Ale skąd te zarzuty? Po części wynika to z konfliktu między Kościołem katolickim a władzą polityczną, która dąży do niczym nieograniczonego prawa do realizacji własnych celów. Na przykładzie renesansu. Obrót pieniądza umożliwił zdobywanie bogactw bez konieczności produkcji dóbr. Grupy, które w taki sposób chciały się bogacić, jak monarchowie potrzebujący pieniądze na wojny i finansiści, którzy tworzyli nową formę wyzysku, traktowali chrześcijaństwo jako przeszkodę. Bogactwo jest tym większe i mniejsze są moralne ograniczenia. Z drugiej strony Kościół katolicki utrzymywał ład w społeczeństwie
i dopóki trzymał się swojej dogmatyki, nie można było z tym nic zrobić, więc postawiono sobie za cel poganizację kościoła. Zaczęto forsować wizję średniowiecza jako ciemnoty i promować powrót do oświeconej kultury i religii antycznej, gdzie Bogiem i źródłem moralności jest człowiek i gdzie tolerowano m.in. niewolnictwo. Już Platon proponował model humanistycznego państwa niewolniczego. Dawał on wykłady o neoplatonizmie, na które uczęszczał m.in. Kosma Medyceusz, głowa ówczesnej bankierskiej rodziny Medyceuszów, która miała niesamowitą władzę w Europie. Kolejny cel to zmniejszenie wpływu kościoła katolickiego na moralność, która ograniczała nieograniczoną wolność i zmniejszenie wpływu instytucji umożliwiającej oddziaływanie na wychowanie. I to był jeden z elementów, który doprowadził do renesansu. Podobnie w oświeceniu, gdzie odrzucano osobowego Boga, który ustanawia niezmienne zasady moralne i poszukiwano nowego Boga i nowych źródeł moralności i tym źródłem stał się ludzki rozum i nauka. Podobnie teraz. Traktat o Konstytucji dla Europy z 2002 roku chciał odrzucić odwołanie do Boga jako najwyższej instancji i źródła zasad moralnych, zastępując je odwołaniem do antyku, rewolucji francuskiej i humanizmu Europy. Sprzeciw wyraziły temu kraje katolickie, ale widzimy, że wzór się powtarza. Podsumowując, do reformacji nie powstała żadna niekatolicka uczelnia wyższa. Kościół katolicki jako instytucja edukowała ludzi dłużej niż jakakolwiek inna instytucja, począwszy od czasów monastycznych, od IV wieku, poprzez szkoły w średniowieczu, pierwsze uczelnie dla biedoty, gdzie uczono łaciny, pierwsze uniwersytety, które są fundamenty dzisiejszej edukacji i nauki, pierwsze szkoły i szpitale, które są filarem cywilizacji. Te owoce bierzemy dziś za pewnik i nie doceniamy instytucji, która miała wkład w dzisiejszy kształt cywilizacji. Na rozprawie w Monachium w 2004 roku między kardynałem Józefem Ratzingerem, późniejszym papieżem Benedyktem XVI, a Jürgenem Habermasem, najbardziej znanym przedstawicielem neomarksistowskiej szkoły frankfurskiej, Habermas przyznał, że największe pojęcia w nauce światowej zawdzięczamy chrześcijaństwu katolickiemu. Relacja człowieka z Bogiem. Chrześcijaństwo nie przyciągało nowych wiernych filozofią, ale nową moralnością, nową wizją człowieka, nową relacją między człowiekiem a Bogiem. Bóg jest miłością. To Bóg, po tym jak jego stworzenie buntuje się przeciwko niemu, pierwszy wyciąga rękę i chce zbawić człowieka i umożliwić mu powrót do siebie. Dlatego Syn Boży stał się człowiekiem, aby ludzie mogli stać się synami Bożymi. Miłość Boga, jaką przedstawia chrześcijaństwo, nie jest z tego świata. Patrząc na krzyż, widać, jaki Bóg jest, bo nikt nie wymyśliłby takiej miłości. Bóg, nieskończony byt, absolutnie doskonały, któremu nic nie potrzeba, bo jest pełnią sam w sobie, umiera i cierpi tak tragicznie, aby zbawić od potępienia człowieka, który go odrzucił. Któż z ludzi ośmieliby się tak pomyśleć? Któż z ludzi byłby w stanie to wymyślić? W innych religiach bożkowie są interesowni, bo skrojeni na ludzką miarę, ale tylko w katolickiej wierze Bóg fizycznie i duchowo za nas cierpi. Skończony człowiek, który obraził nieskończonego Boga, nie może mu niczym zadośćuczynić, więc to Bóg sam dokonuje zadośćuczynienia. Krzyż to najdoskonalsze przedstawienie miłości. Sam Bóg umiera z miłości i tak jak miłość daje wszystko i nie pozostawia nic dla siebie, walczy do końca, by dać szczęście tym, których kocha, tak człowiek, który ją utożsamia, jest obdarty, obnażony ze wszystkiego. Ciało jego jest poranione, przeorane z miłości. Poranione ręce, nogi i serce przeszyte i wylewające wszystko, całe wnętrze, krew i wodę, życie ciała i duszy. Miłość nieziemska musi być wyniesiona ponad ziemię i te wszystkie obrazy skupiają się tylko na wizerunku krzyża. Chrześcijaństwo nadaje cierpieniu nowy wymiar, oczyszczający i zbawienny. Mamy codziennie brać swój krzyż i iść za Jezusem, przejmować codzienne przeciwności i trudności. Cierpienie dobrze przyjęte ma wartość nadprzyrodzoną. Bez tego jest źródłem smutku i rozgoryczenia. Istnieją dwie natury, zrodzona i stworzona. Bóg zrodził Boga, więc natura Jezusa jest taka sama. Tak jak się modlimy, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Podobnie człowiek zradza człowieka, który ma taką samą ludzką naturę. Bóg zaś stwarza człowieka i człowiek jest odrębnym bytem, różnym od natury boskiej. Tak samo gdy człowiek coś tworzy i buduje, jego dzieło nie ma ludzkiej natury, ale jest czymś odrębnym. Życie biologiczne, które posiada człowiek, zepsuje się i skończy. Jeśli pozwolimy Bogu działać, weźmiemy udział w życiu Chrystusa. W życiu zrodzonym, niestworzonym, istniejącym od zawsze i na zawsze, zjednoczy się to, co boskie i co ludzkie i staniemy się dziećmi Boga. Sami z naszej natury nie możemy tego zrobić. Musimy zostać wszczepieni w mistyczne ciało Chrystusa, w Kościół.
Przez to wszczepienie w mistyczne ciało następuje przejście od życia stworzonego do zrodzonego, tak jak Chrystus po zmartwychwstaniu, kiedy to pojawił się w nowym ciele. Umożliwiają nam to sakramenty komunia z Chrystusem, w której człowiek staje się świątynią Ducha Świętego, uczestnikiem boskiej natury już tutaj na ziemi. Nie możemy więc sami oddzielać się od Kościoła i próbować zbawić się na własną rękę. Jezus mówi, że mamy stracić życie, aby je zachować, czyli odzyskać prawdziwe życie. Stary człowiek musi umrzeć dla grzechu, a żyć dla Boga, jako nowe stworzenie, w którym to, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Trzeba się tylko na to otworzyć. Od nas zależy, czy staniemy się bogami, z małej litery, czy odrzucimy zaproszenie. Chrześcijaństwo to jedyna religia, gdzie jest przystęp do Boga i jest on tak bardzo bliski. Chrześcijaństwo to religia, której nie można by wymyślić. W religiach pogańskich bogowie to ekspresja ludzkiej natury, archetypów, przedstawianie ich heroicznych historii. Bogowie stworzeni przez ludzi są silni, mądrzy, płodni. Nikt chcący wymyślić religię nie kreowałby Boga z cieśli na pustyni w narodzie pod okupacją, który został ukrzyżowany za rozgniewanie tamtejszych religijnych autorytetów. W dodatku krzyż, narzędzie tortur i śmierci to symbol zwycięstwa, to z ludzkiego punktu widzenia jest niedorzeczne. W Nowym Testamencie ci, którzy odpowiedzieli na wezwanie Jezusa, byli przeciętnymi ludźmi, grzesznikami, często wyrzutkami. Apostołowie kłócili się o to, kto będzie pierwszy po śmierci Jezusa, nie rozumieli jego nauczań. Uciekli w czasie pojmania ich mistrza, a ich lider, Piotr, wyrzekł się go 3 razy. A jednak pokonują oni całe nieochrzczone, największe na świecie Imperium Rzymskie. Zrewolucjonizowali oni świat Ewangelium i zaczęli największy ruch w historii, wbrew krwawym prześladowaniom, które w pierwszych 3 wiekach było bezlitosne. Z 33 pierwszych papieży wszyscy oprócz 2 zginęli śmiercią męczeńską. Ci przeciętni i nieuczeni ludzie osiągają to, czego wielcy liderzy jak Aleksander Wielki, Napoleon, Chingis Khan czy Cezar nie osiągnęli i zmieniają bieg historii, doprowadzając do religijnej i kulturowej rewolucji. Na pierwszy rzut oka nigdy nie powinno to odnieść sukcesu. Nie ma na to sensownego wytłumaczenia. Jedynie działalność Boga. Mamy wiele świadectw o ideologiach, które pojawiały się i znikały, a znikały, ponieważ były złe, budowane na błędnym rozumieniu rzeczywistości. Widzieliśmy rewolucyjne próby obalenia zepsutego chrześcijańskiego porządku przez ateistyczne rewolucje, jak rewolucja francuska. Faszyzm wzrastał przy aplauzie ludu i upadł niemiłosiernie. Komunizm był jeszcze gorszy. Te ruchy miały być poprawką dla zacofanego chrześcijaństwa, a przyniosły mordy i terror na niespotykaną dotąd skalę tak, że nawet nie obronili się przed tym twórcy tych ruchów. Chrześcijaństwo zbudowane zostało na gruzach Imperium Rzymskiego, a faszyzm i komunizm zagarnęły szczytowe osiągnięcia cywilizacji łacińskiej i szybko zepsuły to, co dostały. Odrzucenie chrześcijańskiej doktryny przy wprowadzaniu takich systemów, a potem ich upadki, udowadniają, że chrześcijaństwo jest prawdą. Po upadku Imperium Rzymskiego powstałe Christianitas stworzyło cywilizację 1000-letniego wzrostu i rozwoju prawa, edukacji, architektury, sztuki, z czego my wciąż dzisiaj korzystamy. Jak każda ludzka instytucja, również Kościół miał wzloty i upadki oraz ciemne karty historii. Ale prawdą jest, że zachodnia cywilizacja połączona chrześcijaństwem rozwinęła się bardziej niż jakakolwiek inna cywilizacja w historii człowieka. Dzięki zbiorowi etycznych wartości, które budowały społeczeństwa w harmonii i dobrobycie wcześniej niespotykanym. Jeśli Christianitas było osadzone na fałszu, tak jak wspomniany komunizm i faszyzm, jak przetrwało tak długo, skoro tamte prawie od razu upadły? I dlaczego cywilizacji wyżej rozwiniętych i z większym zakresem wolności nie stworzyły kultury, gdzie nie było hamującego rozwoju chrześcijaństwa? Mapa głodu na świecie prawie dokładnie pokrywa się z mapą fałszywych ideologii. Octavio Paz. W każdym materialistycznym, zaplanowanym systemie błędem, który go zniszczy, będzie ludzka upadła natura. Chrześcijanie brali to pod uwagę i udało im się stworzyć bogactwo ze sprawiedliwością. Na przykład święty Edward Wyznawca, Ludwik IX, Stefan I Święty. Bez poczucia moralności ludzie upadają najgłębiej. Współcześni racjonaliści walczący z chrześcijaństwem nie zauważają, że próżnię powstałą w wyniku upadku tradycji religijnej wypełniają zabobonne praktyki, horoskopy, sekty, kulty, stare religie, neopogaństwo czy wicca. Ludzie potrzebują narracji, wokół których mogą organizować swoje życie. Odrzucona wiara pociąga za sobą filozofię rozumu i zastąpiona zostaje antyintelektualizmem. Coraz częściej to szarlatani są wsparciem dla elit, np. Deepak Chopra. Jean Houston, która z Hillary Clinton zrobiła seans, gdzie podobno rozmawiały z Eleanor Roosevelt i z Gandhi.
Otwarcie tunelu Gotharda w 2017 roku proklamowało nową religię, gdzie obecnie byli czołowi przywódcy Europy, którzy rok wcześniej składali hołd Altiero Spinellemu. Cywilizacja psuje się od głowy. Najpierw marnieją elity społeczne i intelektualne, a potem masy. Tak było w starożytnym Rzymie, przed jego upadkiem i tak jest teraz. Obecny na Zachodzie kryzys zdrowia psychicznego, kryzys sensu istnienia, coraz większa liczba samobójstw, masa patologicznych zjawisk antynaukowych, jak kwestionowanie płci biologicznej, które wychodzą ze środowisk antyreligijnych, to efekt dechrystianizacji. Dotąd świat próbowano interpretować przez rozum i wiarę. Teraz się to odrzuca. Dialektyka to dzisiaj brak logiki, a rozum to przypadkowe odruchy. Wszystko ma tysiąc interpretacji. Dechrystianizacja rozprzestrzenia się, a z nią przepaść między żądaniem praw a odpowiedzialnością. Najpierw ugodło to w seksualność, potem życie rodzinne, teraz w płciowość. To daje dramatyczny kryzys demograficzny. Dechrystianizacja Europy to również jeden z najważniejszych czynników zaniku tożsamości europejskiej. Etos nowoczesności to nihilizm. Wyzwolenie od poddaństwa jakiejkolwiek wierze, absolutyzmowi moralnemu i religijnemu. Kult wolności nienaruszalnej, samouwielbienie i pycha. Nie ma kultury europejskiej bez chrześcijaństwa. W religii występują i winny występować w harmonijnym powiązaniu wszystkie wątki kultury. A więc poznanie racjonalne, moralne postępowanie uwieńczające się w obyczajowości rodzinnej i szerszych grup społecznych, łączenie z narodem, różnorodne formy sztuki od sztuki logicznego myślenia, poczynając poprzez teatr, literaturę, muzykę, malarstwo, na architekturze kończąc. Wreszcie w religii dokonuje się samopoznanie człowieka jako bytu przygodnego o kruchym istnieniu, lecz w wielkich pragnieniach, wzlotach i upadkach. Jak to mówi G.K. Chesterton, religia nadaje ostateczny sens ludzkiemu życiu. Wiara to matka wszystkich energii świata, a jej przeciwnicy są ojcami zamętu na ziemi. I na koniec cytat C.S. Lewisa: szukaj Chrystusa, a znajdziesz go. Z nim zaś wszystko inne.